Jeżeli zastanawiasz się, jak wymienić filtr powietrza swojej Octavii 1 wyposażonej w silnik 1.9 TDI, to zapraszam do tego filmiku, w którym opowiem, jak to zrobić. Cześć, czołem, kruskizy, tak jest rosołem, witajcie. Powiem Wam, że wymiana filtra powietrza w tym dokładnie silniku jest prostsza niż wymiana filtra kabinowego. Naprawdę, zaraz Wam to pokażę. Oczywiście, jak się już wie, jak coś zrobić, ale może w innym filmiku nagram wymianę wspomnianej tak zwanej kabinówki i zobaczycie, że troszkę jest więcej gimnastyki niż w tym przypadku. Na wejściu jeszcze informacja krótka, gdybyście mieli problem z otwarciem maski, oczywiście cięgno znajduje się dosyć blisko lewej stopy kierowcy, we wnętrzu, należy pociągnąć po prostu tą dźwignię do siebie. Natomiast przy otwieraniu maski pamiętajcie, że tu jest blokada, która zabezpiecza otwarcie maski, nawet gdybyście pociągnęli za cięgno i zapomnieli o tym, nie docisnęli maski. Pamiętajcie, że jest tutaj dźwignia, którą należy przesunąć po prostu w lewą stronę i w ten sposób można otwierać już maskę. Podpieracie sobie, tak jak to klasycznie w samochodach kiedyś się robiło, żadnych tutaj siłowników nie ma. I teraz popatrzcie, co trzeba zrobić. Do całej operacji, nazwijmy to szumnie, będzie Wam potrzebny oczywiście filtr. Ja mam tego typu Filtrona, którego dla mnie wybrał system. Powiem Wam, że jestem zaszokowany lekko jego gabarytami, bo jest naprawdę wielki. No ale jest nadzieja, że to jest właśnie to, co powinno być. Zresztą dwa razy się upewniałem. I teraz jeśli chodzi o kwestię samego demontażu filtra. Popatrzcie, wystarczy krzyżak, jeden wkręt, tak? I teraz to, co musimy zrobić. Mamy jedną śrubę tu, którą już sobie wstępnie wykręciłem. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Króciutko, ona nie wyjdzie do końca, wcale nie musi. I druga jest troszeczkę niżej. Ja już też ją wstępnie sobie powykręcałem, żebyście nie czekali tu nie wiadomo ile. To, co w tej chwili jeszcze warto zrobić, moim skromnym zdaniem, już lekko skoryguję ujęcie, to po prostu wyciągnąć tę wtyczkę. Tutaj macie taki element, który należy nacisnąć i po prostu zdjąć wtyczkę. Tu jest. To jest ten element, który warto nacisnąć, żeby wtyczka ładnie wyszła. Po co? Po to, żeby nie ciągnąć za te kable. Ewentualnie to, co można zrobić jeszcze, to ścisnąć tutaj ten element, tą taką obejmę i zdjąć po prostu rurę, ale wydaje mi się to zbędne. No i co teraz trzeba zrobić? No po prostu delikatnie uchylić, popatrzcie w ten sposób, i lekko wyciągnąć do przodu. Tyle. Nie wyginajcie tego może za mocno, żeby tych przewodów nie powyrywać. I tak naprawdę, słuchajcie, filtr mamy już jak na dłoni. Jedyne, co zrobię w tej chwili, to się, słuchajcie, jeszcze upewnię, że ten, który Wam pokazałem, oczywiście, że to jest naprawdę ten, który miał być, to jest jedna sprawa. I druga jest taka, że jak najbardziej tak. Druga jest taka, że to, co ewentualnie, słuchajcie, można czasami zrobić, no, słuchajcie, no, filtr, powiem szczerze, że sypie się z niego nieźle. To, co warto zrobić, słuchajcie, to może czasami jeszcze sobie odkurzyć tutaj tą, że tak powiem, puszkę, komorę filtra, bo tutaj rzeczywiście się dużo brudu zbiera i on zaciąga jakby z dołu to powietrze, ale grawitacyjnie mimo wszystko trochę tego pyłu jest, więc warto albo odkurzaczem, albo jakąś szmatką, jak macie po prostu pod ręką coś, trochę ten pył pozbierać, bo powietrze jest zasiągane od dołu do góry po prostu przez filtr. I tak naprawdę cała operacja będzie polegała, jeszcze pokażę na tym starym filtrze, na po prostu jego ułożeniu płasko tutaj, żebyśmy mieli pewność, że jakby całe rozwiązanie jest szczelne, czyli ten musimy mieć pewność, że ta rameczka ładnie nam przylega. To, co trzeba zrobić później, to po prostu lekko tą obudowę, słuchajcie, podnieść, bo widzicie, że tutaj są takie jakby zaczepy. Włożyć je tutaj pod spód, tak? W ten sposób, lekko dociskając. On będzie sprężynował troszeczkę. Dokręcamy dwa wkręty, zakładamy wtyczkę i voilà. Słuchajcie, ostatnio oglądałem, tak tylko dodam na marginesie Wam, oglądałem sobie silnik bodajże 3-litrowy w Audi TDI. Słuchajcie, tam prawie nie ma gdzie palca wetknąć. Już nie wspominając o tym, że naprawy kosztują wielokrotnie więcej niż warty jest ten dzielny pojazd. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Jeżeli coś się spodobało, kciuk w górę. Zapraszam do subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem. Pozdrawiam Was i pamiętajcie, bądźcie bohaterami gdzie? We własnych domach i takie rzeczy spokojnie możecie robić sami. Trzymajcie się. Cześć.